Łamen Show. Cześć, witam. Zawsze mnie Karol pyta, Fertiś. I ja mówię, jojo, natürlich. A ten, ale ich habe vergessen, to jest takie najlepsze dla tych, dla menedżerów. Ich habe vergessen, co nic nie znaczy, ale znaczy mniej więcej to, że nie wiem, nie pamiętam, spadam i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, działamy w takich warunkach bardzo fajnych, mianowicie tak. Zakładką do trzymania drzwi w studiu jest książka 10 lat Barca. To leży to na podłodze. O czym to może złota dekada, o czym to może świadczyć? Że mnie generalnie ta książka... Że jesteśmy fanami Barcy. Tak, ale fanami, że jest na pierwszym piętrze, na parterze, nie? Ale ten, ale bardzo cały czas mnie intryguje, tak mam pod ręką. Książka Bundesliga, już o niej mówiłem. Mianowicie z powodu jednego, prześlicznej okładki, takiej pokazującej jaki charakter, taki pruski, taki wiesz, taki można powiedzieć, taki dryl, nie? Tylko nie proszę nie mówić z faszystowskim, ale jest białe, czarne, takie bardzo, to są białe, czarne, to są jakie kolory? Karol, kontrastowe, takie wiesz, takie mocno, mocno. No jedno odbija, drugi nie odbija. Znaczy, ja się nie znam aż tak dobrze, natomiast pamiętam, że pracowałem z... Film nawet nakręciłem, nawet więcej, grałem w głównej roli, więcej, to miało 7 odcinków. Faceta, który mówił, że on mierzy temperaturę światła, nie? Jak jest, Karol, tutaj teraz temperatura światła? Wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że teraz, jak jest ta kamerka, to jest temperatura 3600 Kelwinów. Kelwinów. A Kelwin kojarzysz, co to był? Jan Kelwin. Ale kojarzysz, czy nie? No tylko z tego, co... Bo to wiesz, tak jak, jest, tak jak jest skala na przykład Celsjusza, to była skala jeszcze jakie dwie główne, powiedz? Fahrenheit. Fahrenheit bardzo do... O, jest w Ameryce też przerąbane. Tak. Ten patrzył, oglądasz program w telewizji, nagle miał 108 stopni. A ty 108, Jezus Mary, to się ugotujemy, nie? A tu 108, mówią, chłodno, nie? Tak, można otworzyć okna i tę klimę wyłączyć, na prądzie zaoszczędzić. A ta trzecia to już sam, to już wiesz, Kelwina, nie? Znaczy Celsjusza chyba jest najnormalniejsza, bo ma 0 stopni przyjęte, przy czym? Przy ilu Fahrenheitach? Celsjusza, przepraszam. To taki Szwed był, no. Jeszcze raz powiedz. Celsjusza, co ma najbardziej rozsądnego, jaki w sensie z system, na czym jest oparty, że 0 stopni to jest temperatura zamarzania wody, cieczy no generalnie, bo, ale powiedzmy wody, bo różne są ciecze, natomiast 100 stopni to jest jak woda się gotuje. To jest gotowanie, dokładnie, więc jest to od 0 do 100 tak w miarę fajnie wymyślone. A jaką masz temperaturę teraz na przykład teoretycznie? Pod czapką? No ale w skali Celsjusza, no pod czapką, no nie wiem, pod czapką to rozumiem, że hula wiatr, że wiesz, pusto, 100, nie no, 36,6, nie. Więc ten Celsjusz, dobra, żeśmy tak się rozgadali, słuchaj, kupili grosika za 40 milionów. Powiem ci tak, grosik to wiesz, jaki to jest piłkarz? No nie wiem, tak szybki i bardzo... taki ekwilibrystyczny. Moim zdaniem jest to najlepszy piłkarz w Polsce, mianowicie nie potrafi grać, nie? Ma, ale ma dynamikę, nie? To dobra. Coś jakby wstawić do drużyny Usaina Bolta, nie? Ale strzela najmniej niż ale pamięta, że Bolt trenował z Realem, nie? I tak samo najlepsi biegacze w Ameryce zawsze byli brani do drużyny futbolu amerykańskiego. Że on po prostu daje różnicę, daje coś takiego... Wiesz, dynamicznego, nie? To coś niesamowitego. No i teraz na 40 milionów, no umówmy się, klub no mega chałowy, nie? To jest po prostu dno, nie? Kompletne, Hull City. Hull City. Chciałbyś kiedyś zwiedzić Hull? Bardzo. Obstawiam, że jest tam Biedronka. Co tam jeszcze może być? Lidl? Tak. Ale z kolei śmiałeś się z Bornemu. I trzymając się dowcipów internetowych, jeszcze tam te prywatki tam są jeszcze gdzieś ukryte, nie? No, gawali.
Ale śmiałeś się z Bornemów, a Bornemów z kolei jest bardzo ładne. Bo jest nad wodą, tak. Bo pamiętaj, że nad tą wodą jest tak, że nikt nigdy nie zdjął koszulki. No tak jak bo jest za zimno. No, nikt nie chce tego oglądać. Bo jest tam za zimno, no i dokładnie. No. Także ten, także, ale dobra. Więc Grosik, uwaga, włączono, włączam turbo. Włączam, dobrze, włączam, nie włączam. W ogóle śmiesznie byłoby napisać włączam. Włączam turbo. Ja powiem tak, myślisz, że tak w Anglii są takie możliwe takie cuda, że z ostatniego miejsca ktoś, wiesz, nagle coś jak u nas Groklin. Jest możliwe. Jest możliwe. Oni, chyba, oni wczoraj chyba zremisowali z United. Tak, tak. Powiedzenie na meczu, a najlepsze jest to, że mieli dwie piłki meczowe. No tak. Marka mu strzeli w słupek, a fajnie, a ja byłem wczoraj, byłem mega wkurzony, bo typowałem w półfinał Pucharu Afryki, Burkina Faso kontra Egipt i tak wytypowałem Burkina, bo Egipt ma starego bramkarza, nie? Wiesz ile ma bramkarz lat? Nie. Tyle ile twój ojciec, ma lat? Tak, cirka ba. Ponad 60. No to bramkarz Egiptu jest w tym samym wieku. Więc ten, i tak sobie pomyślałem, kurde. A przeciwnik Arsenalu? Ale poczekaj, bo to zabawne. Bo bramkarz Egiptu ma tak już teraz, trzymając się, wiesz, powagi, 44 lata i wciąż aktywny, nie? Ale wiesz, w Egipcie te paszporty to wypisują szamani, więc to, wiesz, mógł wpisać dowolną tą. Ale powiedzmy 44 lata, a bramkarz Burkina Faso 20, czyli to był taki pojedynek jak Donnarumma kontra Buffon, nie? Coś takiego. No i wyobraź sobie, że ten stary, nie? Który naprawdę się już nie rusza, tak jak ja, naprawdę już jestem tym człowiekiem na wymarciu, takim dinozaurem trochę, to on dwa karne wyjął i bardziej grałem w finale. No co? Zawsze chcesz upiększać program, to teraz. Bardzo, no, to całe szczęście się nauczyłeś. Pokażę ci bramkę. Szkoda to, że chodzisz w takich obciachowych ciuchach, w czapce na głowie z pomponem. Dobrze, że nie widać swojej drugiej połowy. No co, no jajca, no co, wiesz, wielka tajemnica. Dobrze, no, chcesz tak. Pokażę ci bramkarza zespołu, który będzie grał z Arsenalem. Paul Behind the River. Wow! A to niezły jest, no. Fantastyczny. Nawet ty, a mógłbyś mi wysłać? Pokaż tutaj do tego. Ty, fajny, a tylko szkoda, że jest miejsce, na reklamy sponsora. Weź pokaż tam do tego. Mega się uśmiałem przy tym Behind the River. Ja tylko powiem, że kiedyś pracowałem z takim kumplem, no on niestety wziął się i powiesił Grzesio z TVP. I on wymyślał takie fajne, takie słowne zagadki, na przykład Karol, taka ten, after the birds. Could you translate it? Straight from the bridge, o to chodzi? Tak, straight, o Jezus Maria, ale ten, after the birds. After the bird? Ja, birds. Po ptakach, nie bird, tylko birds. Ale ten, w ogóle, jak to była ta nasza piosenka? Tak? O Pergolizzi. Pergolizzi, to tak. Amerykanizowana Włoszka. Weź piosenkę. Potem się okazało, że do Włoch jest, nie? Ale o co innego mi chodzi? Pamiętasz, jak tłumaczyłeś, że każdy przebój jest oparty na tym samym rytmie, nie? Tak, dlatego i dlatego tak naprawdę. Ale teraz czekaj, bo chcę cię teraz zaskoczyć. Że na przykład był taki przebój chyba 2 lata temu, ale mega Margaret, nie? Czyli Polki z Anglii. Thank you very much, thank you very much. Nie, teraz powiedziałem przed przesłuchaniem, wiesz? Ale trzeba czekać. I want to, thank you very much, thank you very much. Dokładnie na tych trzech takich tudum, takich rosnących dźwięków. A na przykład ja się nazywa główne wejście do stawki większej niż życie. Tam, da, da, dam, wiesz, takie rosnące, tam, da, da, da. I to jest faktycznie, jak ktoś z was ma komputer, no może skomponować największy przebój, pod jednym warunkiem, posłucha się Karola i zrozumie, na czym polega wykorzystanie kilku nutek, ale to są nie kilku, trzech, czterech, które się powtarzają wszędzie, zawsze i tak dalej, trzeba do tego dołożyć. Ładną dziewczynę, i co jeszcze? I pieniądze. I złoto. No ale pieniądze to chcemy zarobić. Nie mamy, jeszcze coś włożyć.
Aha, no to będzie. A będę ma na wydrukować. To mi odpada. Nie trzeba od razu oryginału z mennicy. No, ale ta. Mi się przypomina to, że na fortepianie mogę zagrać na przykład El Condor Pasa, to też jest kilka nut, nie? Tam, nie? Jak skończymy program, to coś się powiem. A wiesz, jak się zaczyna El Condor Pasa? Nie. Tam, wiesz, to 5 minutek, no, ale to wszystko jest śmieszne. Dobra, wracając do tego, bo gazety tak sobie oglądam, wracając do tego wszystkiego, to Grosikowi życzymy tego, żeby z hukiem spadł z tym. Myślisz, że będzie na całe mecze wystawiał? Myślę, że na początku tak, a potem może się zmienić. Mi się wydaje, że jednak ten trener we Francji to nie był idiota i wiedział, że on nie ma siły na tyle grania. I po drugie lepiej jest, żeby on podmęczony, jak ten turbo sobie wykorzystał. Tak, dokładnie. I to było mądre. Zobaczymy, wiesz. Ja nawet nie wiem, kto jest tym. Kto jest... A nie uważasz, że Grosik powinien trochę masy nabrać, żeby grać w tym Premier League? To już za późno chyba, nie? Na tym nigdy na siłowie nie ma lepiej? Znaczy wiesz, no byli tacy drobni piłkarze w Premier League. Na przykład Bergkamp. No przecież Bergkamp nie był takim gościem, który wiesz, był kulturystą, a bardzo ładnie technicznie się... No. Więc ja ci powiem tak, z Grosikiem jest śmieszna sprawa. Nigdy nie podejrzewałem go o techniczne zagrania. Potem jak zagrał fałszem, czyli zagraniem już takim zupełnie nieznanym, parę dośrodkowań Lewandowskiemu, dokładnie, i to w ważnych meczach. I to raz z Niemcami i raz z Portugalią. No na Euro przecież z Portugalią na bramkę, z Niemcami na bramkę i to były takie... I zresztą Milikowi też zagrał piłkę. Tak, no właśnie, o to chodzi. Robił coś, o co nikt by go nie... A bramkę nie zdobył we Francji, to naprawdę... No, widzę, no ale zobacz, ale ten trener jednak nie wystawiał, nie? I ten, i cześć, zarobił dla Legii miliony na Dudzie, teraz będzie łowił dla Mourinho. Co to będzie łowił? Na Mourinho? Jakiś, nie pamiętam się nawet. Taki skaut, no z tego Dudy trochę szkoda, bo mógł w Legii być liderem na 10 lat, nie? A to niestety... A teraz przestał być liderem, tak się dali. Ja, poszedł za drobny. To jest w ogóle ten, masa znów sypa mafię pruszkowską. Wiesz jak to jest z mafią pruszkowską? Że ostatnio jednego wypuścili i sąd mu dzisiaj rano przyznał: Karol, poczekaj, usiąść tak wygodnie, bo ty nie masz 3 złote na Biedronkę, a sąd przyznał odszkodowanie Boguckiemu, tam 1 000 000 złotych, czy tam 1,5 miliona za niesłuszny areszt, nie? No to po co ty do roboty chodzisz, nie? Nie lepiej na kogoś napaść, a potem mieć niesłuszny areszt? No właśnie, muszę się nad tym zastanowić. Tak, to jest dosyć dobre. Ale to muszę zrobić jak Grosik, pójść na siłkę na tym. Nie, już nie mieszamy, wiesz, do Pruszkowa Grosika, nie? Bo Grosik jest poniżej troszeczkę, w sensie, wiesz, wagi tego, ale chodzi o to, że ja też się zastanawiam. Po cholerę ja do pracy chodzę, nie lepiej się dać posadzić i tego. I potem wynająć papugę, nie? Nie? Dostać bańkę. Ale jak się podzielisz, to ile zostanie? Sporo bańki, no. A, Karol mądrze odpowiedział, sporo, bo Karol już by się targował. Co chcę powiedzieć, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Słuchaj, zróbmy teraz taki element trochę siatkówki albo koszykówki. Ja do ciebie rzucam gazetę, Karol. Karol, my tak się wydurniamy, ale po to, żeby program był ciekawszy. Weź na wagę. Nie masz wrażenia, że jest coraz cieńszy? Że już to nie waży, nie waży? Nie, no to zjadłeś. Nie, no weź. Nie, chodzi mi tylko wyłącznie o to, że gazety są coraz szczuplejsze. Kiedyś były coraz mniejsze formatowo, potem coraz mniejsze wagowo, a teraz coraz mniej treściowo. I tak się boję, że któregoś dnia się spotkamy z Karolem i powiemy sobie: Karol, to się to nie mam o czym gadać, nie? No nie, to wątpię. Weźmiemy wtedy Playboya i co strzelimy? Zgaduj z gadula, w której ręce złota kula.